Przez niemal 19 stuleci, zanim odkryto drogę morską między Chinami a krajami Bliskiego Wschodu i Europy, międzykontynentalny przepływ towarów mógł funkcjonować dzięki liczącej około 12 tysięcy kilometrów trasie lądowej, nazywanej Jedwabnym Szlakiem. Nie była to bynajmniej jedna prosta droga, łącząca ważne handlowe ośrodki na trasie Azja-Europa. Jedwabny szlak rozdzielał się w niektórych punktach na kilka tras, tworząc w pewnym sensie pajęczynę. Sieć szlaków, którymi kupcy mogli bez problemu przewozić swoje towary. Miało być jak najszybciej, jak najsprawniej i jak najbezpieczniej. W 2011 roku niespełna 27-letni Ross Ulbricht założył stronę internetową o tej samej nazwie – Jedwabny Szlak – Silk Road. Wybór nazwy był nieprzypadkowy. Ulbricht wymarzył sobie stronę umożliwiającą handel bez granic. Żadnych granic. Tylko dlaczego student fizyki i inżynierii materiałowej, startując ze swoim projektem, nie przestraszył się tak potężnej konkurencji na rynku handlu internetowego? Odpowiedź jest prosta. Jego jedwabny szlak miał być trasą przepływu twardych narkotyków, broni i innych zakazanych towarów. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Aby być na bieżąco, zachęcam Was do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify, a także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To bardzo pomocne. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i poznajcie historię Silk Road. Pierwszy darknetowy hipermarket. Sonder. Poznaj nieznane historie. Silk Road to w cudzysłowie dziecko Rossa Ulbrichta, urodzonego 27 marca 1984 roku w Austin w Teksasie. Z perspektywy czasu trudno wręcz uwierzyć, że za jednym z największych darknetowych projektów stał ktoś, kto mógłby być książkowym wręcz przykładem dobrze wychowanego młodego człowieka. Ulbricht dzieciństwo spędził beztrosko, w stereotypowej amerykańskiej dobrej rodzinie. Rodzice chłopaka bardzo stawiali na jego wszechstronne wykształcenie. Ross, który od najmłodszych lat przejawiał wiele talentów, udzielał się między innymi w skautingu, dochodząc ostatecznie do rangi orła, najwyższej możliwej do osiągnięcia w tej organizacji. Poza tym, a właściwie przede wszystkim, Ross był piekielnie zdolnym uczniem. Egzamin SAT, sprawdzający ogólną wiedzę amerykańskich uczniów po ukończeniu szkoły średniej, Ulbricht zdał na 96%, po czym rozpoczął studia na Uniwersytecie w Dallas na kierunku fizyka. Po uzyskaniu stypendium Ross zdobył tytuł magistra inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Penn State. I to właśnie ten okres w życiorysie Rossa Ulbrichta okazał się przełomowy. W czasie studiów w Pensylwanii chłopak mocno wkręcił się światopoglądowo w libertarianizm. Libertarianie wyznają wartości głoszące, że wartością nadrzędną jest indywidualność. Człowiek jako wolna, niepodlegająca nikomu jednostka. Ross Ulbricht wierzył zatem w niezależność na każdym polu. Odrzucenie jakiejkolwiek kontroli, zbiorowości i narzucania odgórnych zasad. To według niego miało być jednym z największych wyzwań, przed którym stoją Stany Zjednoczone. W jednym z nagrań, które opublikował na YouTube, Ross powiedział między innymi: najważniejszym zadaniem dla nowego prezydenta powinno być wyprowadzenie Stanów Zjednoczonych z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Libertariańska wolność i niezależność z założenia miała również dotyczyć handlu. Ross fascynował się szczególnie teoriami, które głosił Ludwig von Mises, austriacki ekonomista, który uważał, że ingerencja rządu w rynek jest po prostu błędem. Wszelkie odmiany rządowej ingerencji w zjawiska rynkowe nie tylko nie pozwalają osiągnąć zamierzonego przez ich autorów celu, ale na dodatek powodują, że zaistniała sytuacja, nawet z ich punktu widzenia, jest mniej pożądana niż poprzednia, którą zamierzali zmienić. Wówczas w głowie Rossa zakiełkował pomysł stworzenia strony umożliwiającej handel towarami niedopuszczonymi do legalnego obrotu. Nazwa Jedwabny Szlak była więc ponurym żartem.
Ulbricht był rzecz jasna świadomy, że mimo najszczerszych chęci i przekonania o słuszności poglądów libertarian, Silk Road będzie musiał funkcjonować w cieniu, niedostępny dla tak zwanego szarego internauty i, co ważniejsze, z dala od wzroku władz i policji. W pierwszej kolejności Ross skupił się na jak najdokładniejszym ukryciu nowo założonej strony. Silk Road nie mogło być znalezione w zwykłej wyszukiwarce, a jedynie przy pomocy sieci Tor, opartej na tzw. trasowaniu cebulowym, czyli warstwowym szyfrowaniu przesyłanych wiadomości. Wszystkie dane przesyłane tą siecią były zabezpieczone kilkoma warstwami szyfrowania. Ten sposób ukrywania przesyłanych danych został opracowany w latach 90. na potrzeby amerykańskiej marynarki wojennej i wywiadu. Ulbricht uznał więc, że jest on wystarczająco wiarygodny i bezpieczny, by całkowicie zapewnić anonimowość podczas zarządzania stroną. Ross zdawał sobie również sprawę, że transakcje dokonywane na Silk Road mogą być opłacane wyłącznie bitcoinami. O ile utworzenie strony i szyfrowanie było w jego zasięgu, w sprawie bitcoinowych operacji Ulbricht musiał skorzystać z pomocy innych. Podpowiedzi szukał więc na forach internetowych. Na jednym z takich forów Ross zamieścił post z ofertą współpracy dla doświadczonego informatyka. Silk Road opisał tajemniczo jako nowo powstający startup. Wówczas nieświadomie popełnił jednak duży błąd, którego konsekwencje dopadły go później. Ale nie uprzedzajmy faktów. W lutym 2011 roku strona Silk Road wystartowała. Prawdę o swoich zamiarach na jej wykorzystanie Ross Ulbricht wyjawił tylko dwóm osobom. Swojej dziewczynie, Julii oraz Richardowi Batesowi, koledze ze studiów, który odpowiadał za kwestie programistyczne. By sprawdzić, czy Silk Road ma rację bytu, Ulbricht sam wystawił pierwszą ofertę kupna. Halucynogennych grzybków, które także sam hodował. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Chętni znaleźli się momentalnie. Po udanej transakcji Silk Road z dnia na dzień zyskiwało nowych klientów. Strona okazała się strzałem w dziesiątkę. Ironicznie można by powiedzieć, że była to nowa jakość na czarnym rynku. Internauci mogli bezproblemowo kupić właściwie każdy rodzaj niedozwolonych środków odurzających. Ulbricht nie wydawał się mieć wyrzutów sumienia, ułatwiając obrót twardych narkotyków. W jego libertariańskim mniemaniu każdy miał bezdyskusyjne prawo do tego, by do swojego organizmu wprowadzać dowolne substancje. Nie mógł więc dziwić fakt, że niedługo później w ofercie Silk Road pod pretekstem prawa do samoobrony pojawiła się również broń palna. Ta zmiana wywołała jednak trochę szumu w internecie. Ulbrichtowi zależało na jak największej liczbie klientów, ale i jak najmniejszym rozgłosie publicznym. Kiedy o Silk Road zaczęło się robić nieco głośniej w kontekście handlu bronią, Ross wolał nie ryzykować zbytniej popularności i wycofał te oferty, zostając przy substancjach zakazanych. Aby jednak jakoś podbić tę, nazwijmy ją, ciemną, zakazaną popularność wśród docelowych klientów, Ross udzielał się incognito na przeróżnych forach poświęconych zabronionym substancjom. By zachęcać do odwiedzania Silk Road, próbował różnych sposobów. Raz na forum poświęconym grzybkom Ross pod pseudonimem Altoid podszył się pod gościa, który zastanawia się nad wykupieniem Silk Road. Wystarczył niewinny z pozoru post o treści. Trafiłem przypadkiem na stronę o nazwie Silk Road. Ponoć można tam anonimowo sprzedawać dosłownie wszystko. Myślę o kupnie tej strony, ale chciałem najpierw się zorientować, czy ktoś z was o niej słyszał i mógłby ją zarekomendować? Innym razem udawał zachwyconego użytkownika Silk Web. Na darkwebowym forum Ross zachwalał Silk Road, nazywając stronę anonimowym Amazonem. Na koniec wklejał link prowadzący na Silk Road. Wystarczyło. Porównania do Amazona nie były na wyrost. Silk Road z założenia miał być serwisem wygodnym i, co ważniejsze, wiarygodnym. Można więc było oceniać sprzedawcę pod kątem jakości zakupionego towaru. Wszystkie przesyłki były w maksymalnym stopniu dyskretne, nie zwracające niczyjej uwagi.
Gdy mniejsze ilości towaru nadawane były nie w paczkach, a w kopertach, sprzedawcy ukrywali sprzedawane narkotyki w łatwo wyczuwalnych w dłoni opakowaniach po płytach CD i DVD, masowo przecież kupowanych w innych sklepach internetowych. Wszystkie przesyłki wysyłane były ze specjalnymi etykietami, by jak najbardziej przypominać zwyczajny, legalny, nieznany sklep internetowy. Adres nadawcy na etykiecie, rzecz jasna, był fikcyjny. Przesadna dyskrecja i upodabnianie się pod każdym szczegółem do Amazona nie tylko nie ustrzegły, ale wręcz zwróciły uwagę służb. Konkretnie Jareda Derjajana, agenta pracującego dla Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Derjajan został poinformowany, że jedna z prześwietlonych przesyłek przechodzących przez lotnisko w Chicago zawierała podejrzaną zawartość. Tylko jedną małą pigułkę. Legalne substancje w tabletkach, takie jak leki i suplementy, zazwyczaj transportowano w ilościach hurtowych, co zapaliło w głowie Jareda ostrzegawczą lampkę. Gdy okazało się, że dziennie przez chicagowskie lotnisko przechodzi nawet do 1000 paczek z identycznymi etykietami, a większość z nich nadawana jest z Holandii, agent zrozumiał, że nie jest to przypadek. Jared zaczął od odwiedzania adresatów podejrzanych paczek. Współlokator jednego z nich przyznał, że paczka pochodzi z internetowego sklepu o nazwie Silk Road. To był pierwszy punkt zaczepienia. Derjajan rozpoczął śledztwo, starając się odnaleźć tę tajemniczą stronę. Z pomocą przyszedł mu Adrian Chen, dziennikarz i bloger, którego specjalizacją były nowe zjawiska pojawiające się w internecie. Chen, piszący wówczas dla bloga Gawker, trafił na Silk Road i po zgromadzeniu obszernego materiału dotyczącego działalności i funkcjonowania strony podzielił się nim z internautami, publikując na Gawkerze długi artykuł, rozpoczynający się od słów: nikt nie lubi gadać ze swoim dealerem trawki. Kupując kokainę, możesz zostać zastrzelony. A co jeśli mógłbyś kupować narkotyki online? Niczym książki albo żarówki. Teraz już możesz. Witaj na Silk Road. Artykuł Chena wywołał burzę w internecie i jednocześnie strach wśród użytkowników Silk Road. Zarówno wśród sprzedawców, jak i klientów. Blisko 3 miliony wyświetleń sprawiło, że strona przestała być anonimowa. Zaczęła być postrzegana przez służby jako poważne zagrożenie. Jared Derjajan ostrzegał, że anonimowa strona, na której można kupić wszystko, co zakazane, może być idealnym rozwiązaniem dla zagranicznych terrorystów, którzy, planując zamachy, mogliby bez problemu dozbrajać się już na terenie Stanów Zjednoczonych. O natychmiastowe zamknięcie portalu apelowali również politycy, między innymi senator Chuck Schumer. Ale najpierw trzeba było znaleźć mózg całej operacji. Gdy wokół Silk Road zaczęło robić się gorąco, Ulbricht uciekł do Australii, konkretnie do Sydney, gdzie mieszkała jego siostra. Przed wyjazdem powiedział Julii, z którą zerwał krótko po rozpoczęciu działalności Silk Road, że sprzedał stronę i nie ma już z nią nic wspólnego. Oczywiście było to kłamstwo. Silk Road nadal funkcjonowało, a kontrolujący ją z Australii Ulbricht konsultował działania strony z anonimowym doradcą o pseudonimie Variety Jones. Mężczyźni poznali się i kontaktowali wyłącznie przez internet, nie wiedząc o sobie nic poza fikcyjnymi nazwiskami. Warto zatrzymać się na genezie pseudonimu Rossa, który rządził stroną jako Dread Pirate Roberts. Było to nawiązanie do książki Narzeczona dla księcia, w której tożsamość Dread Pirate Robertsa przejmowało po sobie wielu bohaterów, sprawiając wrażenie, że postać jest po prostu nieśmiertelna. Takie było założenie Ulbrichta – upewnić wszystkich, że głową całego przedsięwzięcia niekoniecznie musi być jedna osoba. Będąc w Australii, Ross wykonał znaczący dla historii Silk Road ruch. Ze względu na to, że Variety Jones odkrył i przekazał mu informacje na temat luk w zabezpieczeniach na stronie Silk Road, Ulbricht przeniósł wszystkie szyfrowane pliki z serwerów na swojego prywatnego laptopa. Od tego momentu
być albo nie być Silk Road, mieściło się w jednym niewielkim komputerze. W ciągu dwóch kolejnych lat działalności Silk Road miało ponad 100 tysięcy stałych klientów. Na stronie dokonano zakupów na kwotę ponad 213 milionów dolarów, oczywiście w bitcoinach. Z samych prowizji ponad 13 milionów trafiło na konto Silk Road. Tymczasem CIA i FBI prowadziły wyścig o to, kto pierwszy pozna tożsamość i złapie Dread Pirate Robertsa. Nie było wątpliwości, że zamknąć stronę można będzie wyłącznie, mając jej szefa w garści. Swoje śledztwo równoległe prowadził agent Derje Gyayan. Jego żmudne interwencje polegały głównie na zakupach na Silk Road pod przykrywką i wyłapywaniu sprzedawców zakazanych towarów. Udało mu się co prawda aresztować kilku handlarzy narkotyków, ale wciąż pozostawał daleko od tajemniczego pirata. Do czasu, gdy złowił naprawdę grubą rybę. Jared trafił na trop moderatorki forum na stronie Silk Road o pseudonimie Cirrus. Agentowi udało się poznać jej tożsamość i ostatecznie przejąć jej konto. Od tej pory to on stał się Cirrus i mógł bezpośrednio kontaktować się z przełożonym, samym Dread Pirate Robertsem. Nie tylko Derje Gyayan złapał kontakt z głową Silk Road. Zrobił to również Carl Force z Wydziału Antynarkotykowego, który działał równolegle, podszywając się z kolei pod dealera z Dominikany, jednego z najbardziej zaufanych handlarzy na Silk Road. Force planowo miał zyskać zaufanie Dread Pirate Robertsa, przekazując mu tajne informacje z rządowych agencji. Ale chęć zysku wzięła ostatecznie górę. Agent połasił się na łapówkę w wysokości 50 tysięcy dolarów w bitcoinach, którą przelał na prywatne konto i próbował zataić przed swoimi przełożonymi. Podwójna gierka innego, finalnie także skorumpowanego agenta, mogła skończyć się tragicznie. Kiedy aresztowany został Curtis Clark Green, pracownik Silk Road, odpowiadający za coś w rodzaju obsługi klienta, agent Secret Service Sean Bridges włamał się na jego konto i wykorzystał uprawnienia Greena, aby wyczyścić bitcoinowe konta kilku klientów i zgarnąć około 20 tysięcy dolarów. Kiedy Ross dowiedział się o całej sytuacji, był przekonany, że to właśnie Curtis, czyli moderator jego strony, tuż przed aresztowaniem okradł klientów, by zabezpieczyć się na przyszłość. Wówczas w tym dobrze wychowanym skaucie z rangą orła włączył się wewnętrzny Corleone. Ross Ulbricht po konsultacji z Variety Jonesem zlecił zabójstwo Curtisa Greena. Ross obawiał się, że aresztowany Green zacznie sypać. Nie miał więc żadnych skrupułów, by wydać wyrok śmierci na swojego pracownika. O jego wykonanie, które wycenił na 80 tysięcy dolarów, poprosił jednego z najbardziej zaufanych podwładnych, dominikańskiego handlarza narkotykami o pseudonimie Nob. Nie wiedział, że to właśnie pod niego podszywa się skorumpowany agent DEA Carl Force. Starając się utrzymać Rossa w kłamstwie, agenci upozorowali jego zabójstwo, fabrykując zdjęcie, na którym można było dostrzec leżącego na ziemi Greena wraz z wnętrznościami. W rzeczywistości była to zupa z makaronem, która miała sugerować uduszenie się denata. To wystarczyło do przekonania Ulbrichta. Jak mogliście zauważyć, w tej historii nie każdy tropiący internetowego przestępcę okazał się dobrym szeryfem. Tymczasem do gry wszedł Chris Tarbell, agent specjalny FBI, którego strategia zakładała, że najważniejsza jest cierpliwość i szczególna uwaga. Dread Pirate Roberts był w końcu zwykłym człowiekiem, który ostatecznie musi popełnić błąd. Tak też się stało. W maju 2013 roku, ponad dwa lata od startu projektu, drobne błędy w kodowaniu strony ujawniły adres IP. Agent Tarbell dowiedział się wówczas, że serwery Silk Road znajdują się aktualnie w stolicy Islandii, Reykjaviku. Tarbell błyskawicznie poleciał na Islandię. Władze były chętne do współpracy i przekazały agentowi szczegółowe dane pochodzące z serwerów. Analiza transakcji i działań na stronie przyniosła FBI istotną informację.
konto, z którego zarządzano stroną, z którego to na Silk Road logował się poszukiwany Dread Pirate Roberts, nosiło nazwę Frosty. Ross Ulbricht w tym czasie był już z powrotem w Stanach, dokąd wrócił w 2012 roku. Mimo zachowywania nadzwyczajnej ostrożności, agenci FBI odkryli tę informację i mogli znacznie zawęzić krąg poszukiwań do konkretnego miasta. Komputer o nazwie Frosty, centrum dowodzenia Silk Road, znajdował się w San Francisco. Polowanie na pirata weszło w kolejną fazę. W grupie rozpracowującej Silk Road był również Gary Alford, pracownik urzędu podatkowego, którego głównym zadaniem było wyłapywanie drobnych handlarzy na stronie. Alford, który otrzymywał szczątkowe wiadomości dotyczące postępów w śledztwie, po godzinach pracy na własną rękę szukał informacji o poszukiwanym piracie. Urzędnik przeczesywał sieć w poszukiwaniu każdej, nawet najdrobniejszej wzmianki o Silk Road. Tym samym Alford trafił na fora, na których Ross Ulbricht pod nickiem Altoid udzielał się tuż przed uruchomieniem strony. Pamiętacie, jak wspominałem wcześniej, że podając się za przypadkowych internautów, Ross popełnił duży błąd? Tym błędem było podanie w jednym z postów z ofertą współpracy dla informatyków adresu mailowego do kontaktu, który brzmiał rossulbricht@gmail.com. Alford ostrożnie powiązał Altoida z nieznanym mu kompletnie Rossem Ulbrichtem. Nie był jeszcze świadomy, że niedługo po odnalezieniu starych postów Altoida użytkownik zmienił swoją nazwę. Jego nowy nick brzmiał Frosty. Nazwa Frosty nic nie powiedziałaby wówczas Alfordowi, ale ten skupił się na tajemniczym mailu i dowiedzeniu się, kim jest Ross Ulbricht i jak jest jego związek ze sprawą. Po prześledzeniu jego profili w mediach społecznościowych, z których jasno wynikało, jakie poglądy wyznaje, Alford zgłosił swoim przełożonym śmiałą tezę. Ross Ulbricht może być istotną postacią w śledztwie. Teza Gary'ego Alforda została raczej zignorowana przez kierownictwo. Do czasu, gdy w lipcu 2013 roku rządowa agencja kontrolująca ruch na granicy przechwyciła przesyłkę zawierającą 9 fałszywych dowodów, których adresatem był Ross Ulbricht. Agenci Departamentu Bezpieczeństwa dotarli do podejrzanego, mimo tego, że Ross chwilę wcześniej wyprowadził się z mieszkania, na które zaadresowana była przesyłka. Na portalu z ogłoszeniami znalazł inne mieszkanie, które współdzielił z lokatorami. Dla nich Ulbricht nazywał się Joshua Terry i zajmował się tradingiem w internecie, bo taką historyjkę uwiarygodnił im Ross. Wszystkie osoby, z którymi utrzymywał bliższy kontakt, opisywały go później jako przystojnego, czarującego i towarzyskiego gościa, który wzbudzał zaufanie. Agenci byli nieświadomi tego, jak grubą rybę mają w garści. W końcu przyszli tam w sprawie fałszywych dowodów, nie mając pojęcia o tym, że toczy się jakieś śledztwo dotyczące Silk Road. Co więcej, nigdy nie słyszeli o tym, że takie coś jak Silk Road w ogóle istnieje. Zapukali więc do drzwi, które otworzył zszokowany Ross. Stojąc z nim dosłownie twarzą w twarz, przesłuchali Ulbrichta i spisali jego zeznania, w których ten, rzecz jasna, wypierał się kupna trefnych dowodów. Udający niewinnego Ulbricht na potwierdzenie wspomniał tylko, że w internecie jest obecnie wiele stron, na których można zamówić zakazane towary. W protokole z przesłuchania agenci zapisali kilka podanych przez Rossa nazw takowych stron. Między innymi Silk Road. Na dokumentację z przesłuchania w błahej pozornie sprawie fałszywych dowodów trafił w końcu uparcie szukający nowych informacji Gary Alford. Wówczas nie miał już żadnych wątpliwości, że związek Silk Road i Rossa Ulbrichta ma zbyt wiele punktów wspólnych, by mógł być to przypadek. Alford skontaktował się z innymi agencjami zaangażowanymi w sprawę, aby potwierdzić to, co przypuszczał od dłuższego czasu. Rozpoczęła się wymiana informacji gromadzonych przez wszystkie strony. Elementy zaczynały do siebie pasować coraz bardziej.
A kiedy Chris Tarbell z FBI usłyszał, że na forum użytkownik Altoid zmienił nazwę na Frosty, tę samą, jaką nosił komputer, z którego kontrolowano Silk Road, wszystko było już jasne. Dread Pirate Roberts to Ross Ulbricht. Agenci zaczęli śledzić Ulbrichta, gromadzić dowody i przygotowywać akcję zatrzymania mózgu Silk Road. Wiedzieli, że ilekroć Dread Pirate Roberts łączył się z siecią, aktywne stawało się również prywatne konto Google Ulbrichta. W grę wchodziło więc tylko zatrzymanie Rossa na gorącym uczynku, zalogowanego jako administrator strony Silk Road, jako Dread Pirate Roberts. Zadanie było o tyle trudne, że Ulbricht na wypadek zatrzymania przygotował coś w stylu guzika autodestrukcji. Wystarczyło jedno kliknięcie, by wszystkie dane z laptopa zostały usunięte. Akcja zatrzymania musiała być więc perfekcyjnie zaplanowana i błyskawiczna. Nie było miejsca na błędy, czy choćby sekundę nieuwagi. 1 października 2013 roku, tuż po godzinie 15, Ross Ulbricht zalogował się na Silk Road siedząc w miejskiej bibliotece w San Francisco. Agent Jared Derjegian, który wciąż podszywał się pod podwładną Ulbrichta, niejako Cyrus, rozpoczął prowokację, mającą na celu uruchomienie przez Dread Pirate Robertsa ekranu admina. Jared, czyli Cyrus, napisał do Ulbrichta z prośbą o sprawdzenie jednej wiadomości, do których dostęp miał tylko on. Prawdziwa Cyrus uprzedziła jednak agenta, że Ulbricht może zadać konkretne pytanie, sprawdzające, czy nikt nie podszywa się pod rozmówcę. Tak też się stało. Dread Pirate Roberts, niby mimochodem, zapytał. Robiłaś już transakcje bitcoinami, zanim zaczęłaś dla mnie pracować, prawda? Jared ze spokojem, ale i w napięciu, odpisał to, co poleciło mu Cyrus. Tak, ale tylko kilka razy. Po chwili ciszy Ulbricht odpisał. Nic więcej? To była chwila prawdy. Jared wystukał na klawiaturze. Nic. Przestałem przez te szczegółowe sprawozdania, których wymagali. Po kilku chwilach Dread Pirate Roberts odpisał. Cholerne regulacje, co? Którą wiadomość mam ci sprawdzić? Derjegian odetchnął. Ulbricht łyknął przynętę i zalogował się jako admin. Agent dał sygnał do rozpoczęcia akcji. Akcji, która trwała dosłownie moment. W bibliotece, tuż za Ulbrichtem, czekało dwoje agentów udających sprzeczającą się parę. Otrzymawszy sygnał od Jareda, sprzeczka zamieniła się w prawdziwą awanturę, która wydawała się zakończyć rękoczynami. Chłopak i dziewczyna zaczęli się szarpać i popychać. Hałasy i krzyki sprawiły, że Ross Ulbricht gwałtownie obrócił się, by zobaczyć, co się dzieje. To był ten moment. Przy stoliku obok przez cały czas siedział inny agent, czekając na chwilę, w której Ulbricht spuści wzrok z laptopa. Wystarczyła sekunda, by doskoczył do Rossa i przechwycił wciąż uruchomione urządzenie. Ulbricht rzucił się rozpaczliwie w kierunku agenta, ale... było już za późno. Awanturująca się para powaliła go na ziemię. Ross Ulbricht, Dread Pirate Roberts, mózg i głównodowodzący strony Silk Road, największego nielegalnego marketu, został w końcu złapany. Podczas procesu Ulbricht zaskoczył obserwatorów tym, że nie przyznał się do winy. Dowody zgromadzone przez FBI były przytłaczające, praktycznie nie dawały szans do jakiejkolwiek skutecznej obrony. Przyznanie się do winy dałoby Rossowi szansę na niższy wyrok. Ten szedł jednak w zaparte. Ulbricht twierdził, że owszem, założył Silk Road, ale jako coś w rodzaju społeczno-ekonomicznego eksperymentu. Utrzymywał też, że już na samym początku przekazał Silk Road innym i wycofał się z działalności, a do powrotu został podstępnie wciągnięty przez nowych właścicieli, którzy spodziewali się zatrzymania, więc musieli znaleźć kozła ofiarnego. Ława przysięgłych nie uwierzyła Ulbrichtowi. Po 3-tygodniowym procesie zapadł wyrok.
Ross został uznany winnym wszystkich zarzutów, między innymi zaangażowania w długotrwałą działalność przestępczą, handlu narkotykami, prania pieniędzy czy hakerstwa. W toku śledztwa wyszło również, że Curtis Green nie był jedyną potencjalną ofiarą Rossa Ulbrichta. Zapisy wiadomości z czatów ujawniły, że Ross posunął się do zlecenia aż 5 zabójstw. Ostatecznie nie znaleziono dowodów choćby jednego morderstwa, ale dla sędzi nie miało to znaczenia. Czy zlecił pan zabójstwo i to 5-krotnie? Tak. Czy zapłacił pan za nie? Tak. Czy otrzymał pan zdjęcia, które uważał pan za dowód przeprowadzenia ich? Tak. Oczywiste jest to, że ludzie są bardzo, bardzo złożeni, a pan jest jednym z nich. Jest w panu dobro, nie mam co do tego wątpliwości, ale jest i zło. A to, co pan robił w związku z serwisem Silk Road, było niezwykle szkodliwe dla naszego społeczeństwa. Sąd skazał Ulbrichta na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ross, przytłoczony perspektywą dożywocia, napisał list, w którym prosił sąd o złagodzenie kary. Dla mnie dożywocie jest w pewnym sensie karą śmierci, karą rozciągniętą w czasie. Jeśli kiedykolwiek wyjdę na wolność, będę innym człowiekiem. Na pewno nie będę tym buntownikiem, który zakładał Silk Road. Dziś rozumiem, jak wielki błąd popełniłem. Miałem swoją młodość i zdaję sobie sprawę, że musicie odebrać mi dorosłe lata, ale proszę, zostawcie mi chociaż starość. Zostawcie światełko w tunelu. Nadzieję na odpracowanie moich błędów, zanim spotkam swojego stwórcę. Proces i szalenie surowy wyrok miał być straszakiem, przestrogą dla innych, którzy wzorem Ulbrichta zamierzaliby wchodzić w podobne nielegalne biznesy oparte na handlu narkotykami. Jeszcze zanim zapadł wyrok, w sieci pojawiła się informacja o powstaniu Silk Road 2.0, kontynuacji dzieła zatrzymanego Rossa Ulbrichta. Mit Dread Pirate Robertsa, który to pseudonim zgodnie z tradycją miał być przejmowany przez kolejnych dowodzących stroną, istniał jeszcze przez jakiś czas, ale ostatecznie, przynajmniej jak do tej pory, próby powrotu Silk Road do funkcjonowania na pełną skalę nie umknęły uwadze służb. Mimo apelacji sąd podtrzymał wyrok. Ross Ulbricht odbywa dziś karę w więzieniu federalnym w Tucson w Arizonie. Tam zakończyła trasa jego jedwabnego szlaku. A jak wy, drodzy słuchacze, oceniacie ten wyrok? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy na YouTube bądź w odpowiedzi pod odcinkiem, jeśli słuchacie mnie na Spotify. Dziękuję za każdą aktywność. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do usłyszenia za tydzień.